Witam w kolejnym filmie. Jeżeli obraz jest ucięty, należycie opcję pełny ekran. Wszelkie namiary na mnie, jeżeli chodzi o maile czy Instagram, przeważnie są w opisie bądź w komentarzu. Przychodzę z taką zapowiedzią pewnej nowej serii i nieskromnie sobie nazwę jako ciekawe zestawienie. Tak, to będą takie moje ciekawe zestawienia w poszczególnych tematach. Niektóre tematy sama sobie wybrałam i zrealizowałam, a niektóre ktoś mi zasugerował, ktoś z widzów dopytywał o takie coś. Na przykład jedna z widzek i koleżanka Perfuma dopytywała właśnie takie, powiedzmy, takie zestawienie, dajmy na to, nie wiem, 10, 11, 12 zapachów z niszy, które koniecznie trzeba na taki pierwszy rzut poznać. Ja zrealizowałam różne inne zestawienia. Zrealizowałam niektóre teraz, niektóre wcześniej. Dlatego, że wcześniej już nagrałam filmik, który po prostu tak mi sam z siebie podpasował pod ową nową serię, czyli ciekawe zestawienia perfumowe. Mianowicie wcześniej nagrałam właśnie takie zestawienie moich zapachów z taką, powiedzmy, duszą retro, z taką innością, taką trochę niedzisiejszością różnego typu. Nagrałam właśnie też pewne inne filmy, które postanowiłam, że chociaż jeden miał być jako poszukiwania perfumowe widzów, że jednak podepnę to pod właśnie takie zestawienia, ciekawe zestawienia. Także zapraszam serdecznie, będą różne filmy, można też proponować kolejne. I chyba tyle. Dzisiaj jeszcze jeden nagrałam. Już dzisiaj chyba raczej... O, coś mi tu odstaje. Nie wiem. W każdym razie dzisiaj już chyba kolejnego nie nagram, chociaż kto wie, ale nie wiem, sobie tak śmiesznie spięłam włosy teraz i chyba tak nie do końca coś wyszło. To będą różne zestawienia, już część, która jest nagrana, jest część jest w ramach... Dobra, zostawiam. Część jest w ramach mainstreamu, część jest w ramach niszy, część jest w ramach unikatów. Także różnego typu w tym takim zestawieniu moich tych klimatów retro, czy klimatów retro w mojej kolekcji, to tam są różne zapachy i mainstream, i nisza, i unikaty, i marki mało znane. Także dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia i zapraszam na ową serię. Będzie to nazwane ciekawe zestawienie perfumowe. Już trochę, tak jak mówiłam, filmików jest nagranych, tylko po prostu pozostaje to opisać i wstawić. Niestety opis takiego filmu to jest już dla mnie bardzo duże przedsięwzięcie. Nagrać spontanicznie, pogadać sobie, poprzedstawiać swoje przemyślenia, swoje spostrzeżenia, swoje typy, to jest jedno i to jest prościutkie zadanie, ale potem muszę to przeważnie obejrzeć, takie zestawienia, jak na przykład jeżeli one są spontanicznie nagrane i ja w tym momencie muszę potem to obejrzeć, żeby zrobić listę zapachów, ewentualnie stawić bez listy, ale te zestawienia, skoro już nazwa będzie sugerowała zestawienia, to chciałabym, żeby była lista danego zestawienia. Także trzymajcie kciuki, żebym jak najszybciej to zrobiła. Mam trochę zajęć w najbliższym czasie, ale muszę to jakoś ogarnąć i to, co zostało nagrane, jak najszybciej wstawić. I koniecznie wtedy dawajcie też wyznać, jakie są wasze, że tak powiem, odpowiedzi na dane zestawienia. Na przykład wasze zestawienia, przykładowo tam jest właśnie, tam mówiłam o tej niszy, takie nisze, którą trzeba poznać, te zapachy, które trzeba poznać, to na przykład możecie dawać znać, które wy zapachy typujecie do takiej właśnie ścisłej czołówki. Także dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Miłego wieczoru.